Pójdź, mój chłopcze, ze mną świadczyć, że Bóg łaską nas obdarza. Kiedyś wiele matek dzieci używało kalendarza, gdyż doktorzy tak twierdzili, że to oni są od dzieci i to oni będą nas leczyli. Tutaj nie potrzeba wcale Boga, lekarz was tu poprowadzi. Wskakuj, miła, na samolot, ginekolog ci doradzi. No i stało się coś potem. Lekarz rady dawał i kierował tym przedziwnym samolotem. Temperatura co dzień mierzona, wykresy przez rok cały. Z temperatury fachowcy powiedzieli, pani nie ma jajeczkowania, więc diagnoza bezpłodności się wyłania. Po roku starania ta nerwowa pani zeszycik z wynikami w ogniu spaliła, a po miesiącach dwóch znów do doktora zapukała, bo śladu na bieliźnie już nie miała. Pan doktor uprzejmie o zeszycik poprosił, a pani na to: nie ma, spaliłam. A to ciekawy temat, bo z woli Bożej nastąpiło poczęcie w niewiadomym dla doktora momencie, a jej syn się urodził w Boże Narodzenie. Przepraszam, że o tym piszę, aby przerwać grobową ciszę. Ciszę, gdzie pomyłki i złe postanowienia okaleczają małe, niewinne istnienia, pozbawione prawa do narodzenia. Świadectwo autentyczne.